Przede wszystkim, to upłynie 7, to jest Geralt i Wiedźmin 3. Dalszy ciąg dodatku serca z kamienia. Dobra. Dzisiaj zajmiemy się dwoma obozowiskami bandytów. Zobaczymy, co ciekawego te schematy mogą zawierać. No już, Ale jesteś paskudny. I zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Dobra. Okej. Panu płynie posiekamy. Nie myślę o tym, żeby na mnie kuszę wyjmować. Okej. Okay. Na jego. Ała. Dobra. Wiecie co? Art na przeciwniku chyba lepiej się nadaje. Że ma jakąś szansę, że ich przewróci. Okej. Okay. Skąd on się tu wziął? Nie, nie zauważyłem go wcześniej. Okej. Okay. Dobra, to bolało. Dobra. Skółka. I jeszcze tego pana musimy służyć. No, ile mam czekać? I ciach. No, to nieźle im przywala. Muszę przyznać, że przynajmniej w takich sytuacjach się nadaje ten cios. Dobra. Okej, zapiski Feta de Amina. Zaraz to zobaczymy. Co tu jeszcze na to mamy? Okej, trochę alkoholu. No i skrzynia. Okej, okay, mamy schemat, mamy pancerz. Zobaczmy. Dobra, to są te schematy. I mamy jakieś zapiski. Raport zwiadu zakonników. List z rozkazami. Nie chce mi się tego czytać, więc go poklikałem, żeby zobaczyć, czy coś się nie wydarzy. Okej. Okay. Co to jest ta zbroja, co znaleźliśmy? Brygatyna. Pancerz płonącej róży. Tak, to jest ciężka zbroja. Pewnie ładnie wygląda. A, nie mamy poziomu, więc nawet nie zobaczę. Okej, okay, a niedługo awansujemy. Co będę mógł zobaczyć. Ciężkie pancerze mają to do siebie, że za tym, że mają dużo punktów pancerza, spowalniają regenerację wytrzymałości. Więc walcząc w ciężkim pancerzu możemy rzucać dużo mniej znaków. A mój styl gry bazuje na walce mieczem i spamowaniu znakami, więc dlatego wolę średnie pancerze. Takie jak ten wiedźmiński pancerz wilka. Bądź ten pancerz, co teraz nosimy. Też jest średni? Tak. Pancerz łowców czarownic. Okej, dawaj. Płatka. Tak, tak, płatka skacze w dosyć dziwny sposób, ale... ale nie służy jej nigdy okulawienie. Znaczy, nie grozi jej nigdy okulawienie i nic takiego, więc... to jest, powiedziałbym, koń kaskaderski. Okej, dobra. Zbliżamy się do celu. Nie mogę zapisać, szkoda. Okej, okay, dobra, okej. Rana, porana. Olej. Jadwisielców. I możemy paru poszlachtować z konia. Nie masz tak. Albo i nie. Dobra. Kłen. Ponieważ zaraz będą do mnie strzelać. Właśnie. Okej. Okay. Zajmiemy się jednym kusznikiem. A, dobrze, blokuje gość. Okej. Okay. Ale kusznicy najpierw są w pierwszej kolejności. Chyba się zbugowały trochę ciosy. Okej. Okay. Spełniło mnie podobnie grę.
koniec tej sesji. Ha! Spodziewałeś się tego, co? Okej, dobra. Przygotuję sobie art. No i dobra, panie rycerzu, pokażę, co się stać. Ha, dobra. No, jeszcze jeden kusznik tam został, okej, dwóch zostało. Okej, no to Quen. Okej, dostałem przy okazji achievementa za 35 poziom. Zdecydowanie te ciosy coś się zbugowały, więc będę musiał uruchomić ponownie grę, to brzydko wygląda. Okej. Zlewaj go! No dalej. Okej. Myślę, że tam z kuszy strzela. Prosi się o poszlachtowanie. No i ten jeszcze pan jeden. Okej. Ajaj. Dobra. Skółka. Tak, jego ciosów nie za bardzo da się blokować. Po prostu tak go załatwimy. Jeszcze tam ktoś siedzi. Dobra, jak się do niego dostać? Będę. Dajcie mi chwilę. Zaraz go znajdziemy. Tylko jak do niego wejść. Może od tej strony jest wejście do zamku? Tak, dobra. Tam panie, kimkolwiek jesteś. Patrz tutaj. No dalej. To ci się podoba. Dobra. Młynek okazuje się być całkiem skuteczny również na pojedyncze cele. Chyba tylko teraz, bo gra się coś zbugowała i chyba trochę blokowanie przeciwników nie działało, ale dobra. Mniejsza o to. Dobra. Jakieś rozkazy znaleźliśmy. Nie widzę ich nigdzie. I zapiski, pamięty list. I rozkazy. Okej. Okay. Dobra, przeszukajmy miejscówkę. Przy okazji rycerze powinni sporo różnych mieczy pozostawać, więc nieźle możemy na nich zarobić. Przynajmniej w ostatniej rozprawie z rycerzami sporo kasy udało mi się z nich wyciągnąć. A, dobra. Okej, co tu jeszcze mamy? Pieczone wieprzowiny. Spoko, kanapka z kurczakiem. Niam, niam. Okej, więcej orenów. Tak, będę musiał wymienić gotówkę przy okazji. Dobra. W okazji jest też tu sporo różnych pojemników do splądrowania. Tym się zajmę. Jajo. Już raz w grze widzę jajo. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Tutaj. Okej. Okay. Coś jeszcze? Gdzieś tu jest? Wartek uwagi. Chyba nie. Dobra. No to bierzmy się za te schematy. Pancerz zakonników płonącej róży. No, mnóstwo rzeczy. Okej, okay, przeciążyłem się.
Będziemy musieli kupca jakiegoś odwiedzić. Dobra, możemy coś wyrzucić, coś... O, na przykład jakąś pałkę głupio, albo zdyga. Chociaż one w sumie też są sporo warte. Nawet zwykła pałka na 32 poziomie może być sporo warta. Nie tyle co miecz, ale zawsze. Dobra, porzucamy tych parę pałek. Tak, mamy sporo pancerzy, które mnie... które sporo ważą. Że jakbyśmy jeden pancerz wyrzucili... na przykład ten sporo waży i mało jest wart, więc do widzenia. A, poza tym... o, lekka zbroja, która ma więcej pancerza od mojego. A w sumie mój pancerz nie jest najlepszy, więc... przynajmniej ten dla ludzi. Trzeba będzie również pomyśleć o jakimś jego upgrade'ie. Okej, dobra. Na razie nie potrzebuję. Na razie sobie dobrze jakoś daję radę. Okej. Mamy tu jakiś punkt szybkiej podróży w pobliżu? Chyba niestety nie. Okej, dobra. To jest niedaleko już naszego celu, więc równie dobrze możemy tam dobiec. Okej, płotka, dawaj! Dajesz! Okej, chyba się nie uda. Dobra. No to dróżku podjedziemy, co? Przy okazji warunki efekty pogodowe w tej grze są świetne po prostu. Burze brzmią jak żywe. Wszystko się rusza na wietrze. Deszcz jest piękny, więc... poezja. Poezja. Dobra. Witaj panie, mam coś dla pana. Miło znów cię widzieć! Nawzajem, przyjacielu! Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi. Bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg, nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. Dobra. Mogę się domyślić, że tak to wyjdzie. Dobra, możemy poczekać, równie dobrze. Nie mam nic ważniejszego w tej chwili do roboty. A ciekawe u mnie bardzo te schematy. Okej. Miło znów cię. Już? Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Okej, przy okazji możemy opylić pewnie u niego część tych rzeczy. Miło... co zdarliśmy z rycerzy. Mógłbym zobaczyć. No, nie ma zbyt dużo kasy, więc dosyć szybko się wykasi, ale dobra. Niech da nam co ma. W sumie chyba też nie najlepsze ceny ma, ale okej, dobra. Dobra. No właśnie, kartę masz jakąś jeszcze. Gunter Odim, cień. Karta do gwinta, jednostka neutralna. Już mam tę przed, dobra, ale wezmę kolejną. Ofirska szabla. O, znak Art Igni Axii. Ciekawe, ale dobra. Za drogie. Dobra, zobaczmy te schematy, co on nam dał. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Dobra. Zobaczmy te schematy. One się wszystkie na... o, chyba zaczynały. No, aczkolwiek nie widzę nic ofirskiego w broniach stalowych. Czy to były głównie zbroje?
wampirskie buty. Zobaczmy. Element lekkiego rynsztunku. Szkoda. Nie bawię się w lekkie zbroje. Chociaż, ciekawe. Dużo moc znaku Igni i Quen. Te, które najczęściej korzystam. Dobra. Co poza tym? Wampirska karcena. Też również lekki rynsztunek. Też również ma dużo mocy Quen, Jordan i Axie. Za tym takie same odporności. Poza tym to ekwipunek na troszkę wyższy poziom. Ciekawe, bo to jest lekka zbroja, ma odporności takie same jak ta moja średnia. No właśnie, czy mógłbym sobie wykuć jakąś dobrą średnią zbroję teraz? Z tego co mam... 30 poziom, ciężki rynsztunek. No, w sumie ta całkiem fajnie wygląda. Dobra, jest ciężka. Lekka... Niski poziom... Ciężki rynsztunek, ciężki... Średnia, ale to jest mało poziomowe, też niski poziom. Są wiedźmińskie rzeczy. Też ciężka. Chyba nie bardzo. O. Zbroja Tysena, unikat. Więc tak, miałbym plus 5 odporności na obrażenia cięte. Okej, to by mi spadło, ale to ich bardzo nie zależy. To jest tylko zbroja od ludzi. Szansa na odbicie pocisków przez Quen. I brak odporności na kłute i obuchowe, więc słabo. Troszkę więcej pancerza, ale... Taka sobie zbroja, powiedziałbym. Chociaż całkiem fajnie wygląda. W sumie mógłbym się zastanowić nad nią. Ale okej. Dobra. Trzeba posprzedać trochę te zbroje. A to moglibyśmy pewnie zrobić w Nowigradzie. A do Nowigradu również się musimy się wybrać do tego doma aukcyjnego, więc myślę, że tym questem się najpierw zajmiemy. Okej. Dobra. Teraz potrzebujemy się przejść na rynek. Tak mam rzemieślnika, do którego najczęściej schodzę, kiedy muszę odpowiedzieć jakiś sprzęt. Ma całkiem dobre ceny. Pokaż mi swój. No już całkiem sporo złota mu się nazbierało. Dobra. Zobaczmy, czy coś chcemy rozebrać. W sumie wyprawiana skóra drakonida może się nam przydać. Myślę, że te rozbiorę. Tak, to jest średni pancerz. 33 poziom. W sumie nad tym, tą zbroją mógłbym się teraz posługiwać. Dobra. Czy to chcę? Dobra, to też. To wyprawiana skóra z drakonida jest dosyć rzadka. Coś jeszcze chcę rozwalić. Sztaby ciemnej stali. W sumie jedna może się przydać. Okej. No a resztę możemy opylić. Dobra. Ciach, 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 ciach. Też nic nie warte. Dobra. To zbroję chyba sobie zachowam. Okej. Przerywamy wszystko.
Bywaj. Dobra, zobaczmy. To mi da poboczne obrażenia cięte i obuchowe i nakrwawienie oraz troszkę więcej pancerza. Więc myślę, że póki co teraz się to będę usługiwał zbroją, jeżeli chodzi o walkę z ludźmi. Mogę jeszcze porównać to zbroję, co mam do wykucia, ale on chyba ma mniej pancerza. Tak, zbroja to jest na tak, mniej pancerza. Jako ma odporność na obrażenia kute i na obuchowe. Więc jednak trochę lepsze. Chociaż sporo by mnie to kosztowało. Mam sobie radę jakoś bez wydawania kasy na to. Okej, ułożę moją kurtkę, ponieważ ładnie wygląda. Właśnie. Idziemy wymienić walutę. Zobaczyłem tego, ale w grze generalnie spotyka się kilka walut. Na przykład floreny, oreny, ale głównym środkiem płatności są nowigradzkie korony. Więc jeżeli chcemy korzystać z tych innych walut, to możemy je wymienić. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Dobra. Takie sporo powinniśmy dostać. Tak, 2500. Tak się okazuje, że wszystkie inne waluty są dużo więcej warte niż oligarckie korony. Okej. Dobra, chciałem ten wziąć zadanie na cel. W Oxenfurcie, dobra. To możemy się udać do Oxenfurtu, ale najpierw zajdę do skrzyneczki oddać parę gratów. I później udamy się do Oxenfurtu. Nie szwędaj się tu. Przy okazji to jest karczma, którą nabył, a raczej uzyskał jaskier. Nie będę mówił jak. Zagrajcie w tą grę. O, tego nie sprzedałem, więc dobra, sprzedam to. Nie wiem czemu nie sprzedałem, ale dobra. Te rzeczy też pochowam. To dobra, to też jest na sprzedaż. Dobra. Jeszcze tyćkę i będę mogła rzucić teraz. Okej, no to wracamy do Oxenfurtu. Czarodzieje, nie ludzie. A dla kogo rozpalicie stosunek na to? Dobra, tutaj. Zobaczymy, co będzie z tymi, z tym domem tych braci. Braci Borsotych. No właśnie, punkcik. Dalej biorę okaleczenie. Już całkiem nieźle chyba działa to krwawienie. Ciach. I z każdym kolejnym punktem będzie jeszcze lepiej działało. No i co my tu mamy? Piękny zachód słońca na pewno mamy. To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. Wacław. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76 łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki.
Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner. To tajemnica wojskowa. O, jeżeli Geralt połknął szczotkę, to tamten gość połknął co najmniej parę szczotek i zapił jeszcze cementem. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, /CW, /X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. No to nie wiem, Geralt, słyszałeś tego gościa? Zgodnie z rozporządzeniem 76, /CW, /X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleine, mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Wime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne. Przed chwilą się widzieliśmy. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Muści Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję, a ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. No, tak się załatwia rzeczy w Oxenfurcie. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. To polecenie służbowe. Chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Redańska armia. Pierwsza siła zbrojna w Królestwach Północ. Okej, okay, jak zwykle musieliśmy zdać miecze. Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Dobra, popytajmy się, co tu się dzieje. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huja, Van Dejka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko buchomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. No. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Przyjazne dla obywateli wyższego sortu. Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Taka to rozmowa. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Gigant, albo może jotun. Czaszka duża. Sukienka z jedwabiu obszyta ametystowymi paciorkami. Cena wywoławcza 2000. Czara ognia. Ciekawe, co to takiego? Okej, widzimy tutaj zrobiście. Włócznie. Doskonale sprawdzają się jako dekoracja salonu. Dobrze wiedzieć. Kodeks Redanensis. Jedyny zachowany egzemplarz. Ciekawe. Z kolekcji czarodzieja Eramasa.
Ale tu kurzu. Miecze. Znowu ktoś nie posprzątał. Piękne, ale pękłyby przy pierwszym uderzeniu. Ta, coś już Geralt wie o takich pięknych mieczach, które pękają przy pierwszym uderzeniu. Myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wim, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietu. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grzew Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Tak, Geralt zostawił miecze z tyłu, a nadal trochę sztywny jest. O! Zapach pieniądza. Okej. W następnym odcinku pogadamy tutaj z nieznajomymi i zobaczymy, jak możemy zdobyć ten dom aukcyjny, czy cokolwiek tu możemy zrobić. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!